mnie spytasz, dziatwo szczęśliwa, jak to się który miesiąc nazywa? Powiem, bo prawdy nie chcę się zarzec. Po styczniu idą luty i marzec. Kwiecień przed majem, a po nich czerwiec. Ale i na ten rok się nie przerwie, jakby miał mało zgryzot i cierpień. Przychodzą potem lipiec i sierpień. Potem, co dawno przeczuł Kopernik, zaraz za wrześniem idzie październik. Wreszcie, co całą sprawę utrudnia, poprzez listopad dojdzie do grudnia. Ale tu jeszcze trudność jest główna, że dni w miesiącach liczba nierówna. 31 albo 30. To już się w głowie całkiem nie mieści. A jest i taki miesiąc posępny, który czasami bywa przestępny. Ma ten przestępca najmniej dni w roku, więc czasem dzionek skradnie gdzieś z boku. Prawda, że trudność to niezmierzona spamiętać wszystkie nazwy, imiona, ale nie trzeba martwić się przecie, bo w kalendarzu wszystko znajdziecie.